Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy przedstawienie postaci widzów. Od razu powiem na samym początku, że nagrałem ten odcinek 11 maja, więc postacie, które tutaj pokazuję, są właśnie z dnia 11 maja, dlatego że pewnie wrzucę ten odcinek kilka dni później. No i oczywiście, jak się dostać do tej serii, wchodzicie do mnie na Discorda, macie tam kanał Boty, przypięte wiadomości, wiadomość od bota API, no i tam wybieracie sobie przedstawienie. Bot się do Was odzywa w wiadomości prywatnej, zadaje Wam tam kilka pytań odnośnie Waszej postaci, odpowiadacie, no i ja to zgłoszenie dostaję, mogę je zaakceptować albo odrzucić. No i tutaj zasady: jeżeli jesteście subskrybentem na Twitchu albo wspierającym na YouTubie, no to wszystkie postacie możecie zgłaszać, jakie tylko chcecie. Może to być setny level, może to być 500 level, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeżeli nie należycie do tego grona subskrybentów na Twitchu albo wspierających na YouTubie, no to wtedy wasza postać musi mieć minimum 400 poziom, żeby to się po prostu ciekawie oglądało, żeby nie było dużo postaci z jakimiś tam 20-30 levelami i tak dalej, i tak dalej. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie również pisać komentarze, która postać, to już oczywiście pod koniec tego filmu, ale pamiętajcie o tym, która postać dzisiaj pokazanych Wam się najbardziej podoba. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Mamy pierwszego zwiadowcę, 414 level, Armin, serwer 21 międzynarodowy. No i co nam tutaj Armin ciekawego napisał? W ogóle jego zgłoszenie przyszło 12 lutego 2023 roku. Miał wtedy poziom postaci 410 i to mnie troszeczkę niepokoi, dlatego że no już minęły prawie 3 miesiące od tego zgłoszenia, no i on wbił tylko 4 levele. Zaraz tutaj oczywiście przejdziemy do szczegółów, no ale nie wiem, czy regularnie gra, czy może pomija jakieś dni, czy o co w ogóle chodzi, bo jednak 4 levele nawet jako free to play przez 3 miesiące to jest dość mało. Dobrze, serwer, tak jak wspomniałem, 21 międzynarodowy, styl gry free to play, no i dodatkowe informacje: w Shakesa gram około 4-5 lat z przerwami, kopalnia klejnotów 28, twierdza ogólnie prawie full każdy budynek, podziemia tak samo, kopalnia złota 30, co do menadżera areny nie ogarniam za bardzo, ale na tą chwilę 851 undecylionów, dzięki klepsydrom wróciłem do gry, głównie idę w golda od poziomu 400. No i właśnie, ty tutaj idziesz w golda od poziomu 400, moim zdaniem troszeczkę za wcześnie, no ale to oczywiście jest no twoja decyzja. Ja tutaj cię nie będę, wiadomo, jakoś tam prostował czy coś. Jeżeli tak sobie lubisz grać, to oczywiście sobie graj. Natomiast no mówię, nawet grając free to play, nawet grając pod golda cały czas, no to jednak te 4 levele w te 3 miesiące to jest dość malutko. Nawet tutaj biorąc pod uwagę sam kalendarz, no to jednak powinno być tego więcej. Nie mamy tutaj żadnych potek, więc no mówię, nie wiem, czy on nadal gra, czy nie gra. No ale tutaj do gildii należy, więc wszystko wskazuje na to, że jakoś tam aktywny jest. Dobrze, co my tutaj mamy ciekawego? Runki faktycznie, tak jak napisałeś, nie są jakoś bardzo dociśnięte. W brońce widzimy 16% runka, no ale to nic, grasz sobie free to play, więc te runki dość powoli, można powiedzieć, że idą. Itemki poulepszane wszystkie około razy 12 razy 11, więc fajnie, równomiernie. Gemiki tak samo, około tam, no tu widzę, że masz jeden czarny, to tam pewnie jak ci poleci legendarny, to sobie podmienisz, no ale tak czy inaczej gemiki no tak między 700 a 900 z tego co widzę, taki rozstrzał, więc również jest w porządku. Sprawdźmy sobie jeszcze opis, kopalnia klejnotów 28, kopalnia złota 35, właśnie, bo tamto zgłoszenie było 3 miesiące temu, więc na pewno coś tutaj się pozmieniało, no ale tu chyba mamy w miarę regularnie, jak to wyglądało. Gold Exp, twierdza 400, to chyba chodzi o poziom w rankingu, pozycja w rankingu, pupile 98, chociaż nie wiem w sumie o co tu dokładnie chodzi, pupile 98 to pewnie dwa jeszcze niezłapane, podziemia full, gildia top 1, lochy światło, góra popiołów 10 na 10, nordycy bogowie 10 na 10, siedziba główna 8 na 10, góra olim 7 na 10, no i tornado 700+. Dobrze, tak ogólnie wygląda opis. Jeżeli chodzi o klaserek, podki nie wiem, podki być może sobie tam odkładasz i będziesz zakładał, jak będziesz miał komplet albo coś takiego, więc tutaj się nie wypowiadam. Klaserka masz prawie 97,5%. Wydaje mi się, że jak na ten level klaserek jest jak najbardziej w porządku. Pewnie brakuje ci głównie przeciwników z lochów. No i teraz tak, boczki po 2100, około 2150, szczęścia 2350. No powiem ci szczerze, że ja boków i szczęścia to już bym tutaj zdecydowanie nie dawał na twoim miejscu. Grasz sobie z wiadowcą, 6700 ręczności, no i 4200 HP.
Możesz teraz troszeczkę tą zręcznością nawet bardziej odbić, wydaje mi się, od tego HP. Ja nigdy nie wiem, jak tego zwiadowcę bym rozwijał już, powiedzmy tak, po poziomie 400, jak to tutaj rozkładać, jeżeli chodzi o statystyki, no ale w tym momencie HP masz dość fajnie dociśnięte, więc myślę, że mógłbyś polecieć sobie w zręczność i tą zrękę dobić na przykład do jakichś 10 tysięcy, no i potem może jakoś HP do 5, 6, 7, coś takiego. No ale generalnie, jeżeli chodzi tak ogólnie o postać, to jest bardzo w porządku, widać, że ogarnięta. Troszeczkę mało tych leveli wbijasz, możesz napisać w komentarzu, czym to jest spowodowane, no ale statystyki też są spoko, nic tutaj nie zepsułeś, klaserek spoko, więc postać jak najbardziej ok, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 5 Polski, mamy Magusia, 543 level, prawie top 30 tego serwera. No i co my tutaj ciekawego mamy w zgłoszeniu? Kosi kredki, nickname, jak widzimy, poziom 534 miał w trakcie zgłoszenia, to w ogóle było 12 lutego, czyli tak jak kolega wcześniej. No i widzimy, że od tamtej pory wbił 9 leveli. Styl gry eko, no i dodatkowe informacje, była przerwa z 2 lata, więc tutaj jakoś bardzo kosi kredki się nie rozpisał. Natomiast tak, przede wszystkim napisałeś, że grasz eko, no i to się troszeczkę gryzie z wierzchowcem, którego aktualnie posiadasz, dlatego że eko, no to wiadomo, minimum to jest po prostu wierzchowiec 50%, no i codziennie robienie 3 pasków, więc może przeszedłeś w tym czasie na free to play, nie wiem jak to wygląda, możesz napisać w komentarzu, no ale mówię, takie minimum gry eko to jest właśnie gry Fosmog i 3 paski codziennie. Jeżeli chodzi o podki, to nie masz na inteligencję, ale może akurat ci nie wyleciała, to nic takiego. No i klaserek mamy 99,5%, widzę, że brakuje ci tutaj tylko i wyłącznie, tak mi się wydaje, karuzei z idolami, przeciwników z karuzei z idolami. No i teraz pytanie, wydaje mi się, że na tym levelu tą karuzelę już powinieneś mieć zamkniętą albo być jakoś tam wyżej, więc albo ten klaserek się źle wyświetla, albo po prostu jeszcze nie pokonałeś tego Cage Jora i na nim stoisz, też możesz w komentarzu napisać, bo jestem ciekaw, ale po prostu, no klaserek jest ok, klaserek jest jak najbardziej ok, bo brakuje ci tutaj tylko potworów. Dobrze, lecimy dalej, jeżeli chodzi o podstawki, to masz po 2000 boków, masz tutaj 2600 szczęścia, także standardowo ja boków i szczęścia już bym tutaj nie dokładał. Jeżeli chodzi o inteligencję, to masz 40, prawie 7000, no i 15,5000 HP. Co ja bym zrobił na twoim miejscu, na tym twoim Magusiu? Przede wszystkim tak, inteligencję może sobie dobił na początku do 50000, żeby to już było, wiesz, taka okrągła liczba, żeby sobie na tym stała. No i HP dobiłbym jakoś do 25000, żeby mieć tej inteligencji około 2 razy więcej od HP, bo w tym momencie strasznie odbiłeś sobie tą inteligencję, no a to HP zostało dość mocno w tyle, więc przynajmniej do tych 25000, jak będziesz miał tą inteligencję na poziomie 50, bym sobie po prostu dobił, czyli jeszcze niecałe 10000 w HP również bym wrzucił. No i tak to wygląda z mojej strony, to są moje rady, oczywiście możesz się zastosować, a możesz się nie stosować, tak czy inaczej bardzo mocno tą inteligencją od tego HP odbiłeś. Dobra, lecimy dalej, itemki widzimy, że poulepszane razy 12 tutaj tak średnio, brońkę trochę wystrzeliłeś, brońkę masz razy 15, no ale tak czy inaczej itemki poulepszane fajnie, równomiernie, nie ma do czego się przyczepić. Gemiki tak samo po około 1600, z tego co widzę tu w brońce nawet 1800, także jak najbardziej w porządku, wszystko tutaj jest tak jak być powinno, nic, że tak powiem, złego na tej postaci nie zrobiłeś. Zobaczmy sobie jeszcze opis. O, Hala Madrid, no to akurat tym bardziej szacuneczek, że tak powiem. No i co? Tyle. Bardzo fajna postać. Wspinaj się tutaj powolutku do góry. Widzimy, że już niedługo, jak będziesz grał regularnie, to sobie wbijesz top 30 tego serwera. Już tutaj będziesz w tej pierwszej 30, że tak powiem. Także jak najbardziej super. Graj sobie tutaj dalej, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 5, ale tym razem międzynarodowy. Mamy Masakratora 16, który wysłał swoje zgłoszenie 13 lutego, także dzień później niż koledzy wcześniej, no i miał wtedy 427 level, więc wbił przez te 3 miesiące 10 leveli z tego co widzę, napisał, że gra free to play, no i dodatkowe informacje, siema, ja nowo subskrybujący na YouTubie, gram od 2016, cały czas free to play i około 9-12 miesięcy przerwy, wiadomo jak to jest, gdy się chce jakąś grą już wymiotować, twierdza max poza kopalnią 37 poziom i wszystko w podziemiu poza kopalnią złota. Nie wiem co
mógłbym zmienić, zrobić, aby coś iść dalej. Jeżeli się uda być na filmie, to pozdrawiam oglądających i Ciebie, Neutral. Pozdrawiam również, bardzo mi miło, że jesteś nowym subskrybentem. No i sprawdźmy, co tutaj w tym Twoim wojowniku można by poprawić. Jesteś na pozycji 337, serwer dość stary. No i właśnie, w tym momencie niestety akurat masz, z tego co widzę, ekwipunek do awki, więc jeżeli chodzi o EQ, to się tutaj za bardzo nie wypowiem, no bo masz tylko brońkę chyba, no i oczywiście tarczę z tego Twojego normalnego setu. No ale dobrze, ekwipunek nie jest jakiś tam istotny, wiesz pewnie, jak oglądasz te filmy, jak to mniej więcej rozwijać. 93,5% prawie procent klaserka. W moim odczuciu dość słabo. Masz poziom 437, kolega tam wcześniej, który miał 414, miał tego klasera 97,5% prawie, więc tutaj zdecydowanie jakichś itemków Ci musi brakować. To jest bardzo stary serwer, wszystkie itemy już można znaleźć, więc na spokojnie poszukaj sobie po prostu i uzupełnij ten klaserek, bo kilka procentów w nim zdecydowanie Ci brakuje. Po tego oczywiście nie komentujemy, grasz free to play, sprawdźmy sobie tutaj jeszcze opis, ale w opisie nic nie ma. No i dobrze, boczki z tego co widzę po 2500, szczęścia 3000, więc szczęścia tutaj w ogóle strasznie mocno przycisnąłeś, ani boków, ani szczęścia już na Twoim miejscu bym w ogóle nie dawał. No i siłki masz 6620, no i HP masz 6000, więc idziesz prawie 1 do 1. Szczerze mówiąc, póki co tutaj Twoja postać się powolutku rozwija, masz tutaj dość dużo przeciwników, że tak powiem, do pokonania w tym rankingu, żeby sobie tutaj iść wyżej, więc moim zdaniem taki wojownik 1 do 1 równiutko, albo właśnie jakaś tam przewaga około 500 siły nad HP, no taka delikatna tak czy inaczej, będzie jak najbardziej odpowiednia, więc spoko, generalnie spoko. Mówię, dobij tutaj jeszcze tego klaserka trochę, bo tych procentów na pewno Ci kilka brakuje. No i właśnie, boczków już nie dawaj, szczęścia nie dawaj, statystyki masz fajnie rozłożone. Itemki tutaj widzę, że no na tyle ile widzę, czyli tutaj brońkę i tarczę masz poulepszane razy 12, razy 11, więc zgaduję, że wszystko jest fajnie i równomiernie ulepszone. No i wszystko, wszystko z mojej strony, nie wypowiem się co do ekwipunku, bo niestety masz teraz EQ na awkę, ale jeżeli chodzi stricte o statystyki, to jest to w porządku rozwinięte. Klaserka sobie podbij i Ci dalej, bardzo fajna postać, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 35 Polski, mamy magicznego Diablosa, który zgłoszenie swoje wysłał również 13 lutego i w momencie wysłania zgłoszenia miał poziom 483, więc wbił 9 leveli od tamtej pory. No i co dalej? Świat, tak jak mówię, 35 Polski, styl gry free to play i dodatkowe informacje. Gram se z nudów, postać założona kilka lat temu, gram w Shakesa od 2012 roku, oczywiście z dużymi przerwami. Wami. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Cię również, magiczny Diablosie. No i zobaczmy, co Ty tutaj masz ciekawego na tej swojej postaci, jak to ogólnie wygląda. Przede wszystkim po raz kolejny niestety, tak jak kolega wcześniej, z tego co widzę, ekwipunek do awki, więc na ten temat za bardzo się tutaj nie wypowiem. Masz tutaj brońkę oczywiście tylko normalną, no ale cała reszta itemków to są runy właśnie do awki, mamy tutaj premię do PD, mamy premię do złota, więc no niestety, akurat druga osoba, która się trafiła z takim ekwipunkiem założonym. No i co mamy ciekawego w opisie? Najlepszy ranking 90, 450 level, 8 lipiec 2022, kopalnia gemów 64, kopalnia złota 74, aura 48, runy E46, no i granie na golda od 415 levela, nie stopowałem lochów. Ok, więc mamy tutaj troszkę informacji co do Twojej postaci. No i co? Klaserka masz 98,5%, nie wiem szczerze, czy jakichś itemków Ci nie brakuje w tym klaserze. Mogą to być same potwory oczywiście, ale mogą też być jakieś itemki. To również jest dość stary serwer, więc jak sobie poszukasz brakujących itemków, to na pewno je znajdziesz. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że czegoś Ci tam może brakować, ale klaserek jest jak najbardziej ok. Nie ma tutaj jakiegoś większego odchyłu, że tak powiem. Mamy po około 1100... boczków, jak tak patrzę, prawie 30 tysięcy inteligencji, 3700 prawie HP, 2000 szczęścia, no i tyle. Więc tak, szczęścia na Twoim miejscu już bym nie dawał, boków możesz trochę podbić, to i tak Cię nie kosztuje jakoś bardzo dużo, no a te boki dość mocno, że tak powiem, dość mocno z nimi przystopowałeś, dobiłeś zaledwie 1100, no i już tych boczków nie dorzucałeś, także jeszcze tam z 300-400 podstaw ja na Twoim miejscu bym sobie dorzucił, to i tak jest tanie na tym levelu.
stylu. No i co? Masz prawie 30 tysięcy inteligencji, no i masz zaledwie 3700 HP. Moim zdaniem dość duży i dość niepotrzebny rozstrzał, dlatego że tu w ogóle masz potkę na siłę, no ale to wiadomo, może ci akurat nic innego nie poleciało. Tak czy inaczej, no ja na Magusiu, tak jak to rozbijam na przykład u siebie, leciałbym jakoś dwa razy więcej inteligencji aniżeli HP, więc teraz mając te prawie 30 tysięcy inteligencji u ciebie, no to poleciałbym nawet do 15 tysięcy tego HP. Dobiłbym tutaj te 110 podstaw, bo ci już niewiele brakuje. No i na tej równej liczbie, że tak powiem, na tych 30 tysiącach inteligencji zacząłbym lecieć sobie tylko i wyłącznie w HP, no i dobił jakoś do 15 tysięcy, bo tak trzymać na tak niskim poziomie to HP wydaje mi się, że nie do końca ma sens, nie? Nie do końca ma sens, nie ma tutaj co aż tak zaniżać sobie tej ilości tych punktów życia. No i tyle, ogólnie tyle. Klaserek w porządku, co do ekwipunku się niestety nie wypowiem. Ogólnie spoko postać, jak na taką grę od niechcenia z tego, co napisałeś, no ale tak czy inaczej mówię, tutaj bym jeszcze troszkę te boczki podbił, no i zdecydowanie tego HP kilka, jak nie kilkanaście tysięcy dorzucił w tą podstawę, no ale ogólnie wszystko w porządku, te statystyki można wyprostować, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 15 międzynarodowy, mamy tutaj zwiadowcę, 531 level, Awe Morderco, no i zobaczmy, co on nam tutaj ciekawego napisał w zgłoszeniu. Zgłoszenie wysłał 13 lutego, no i miał wtedy 522 level, także wbił od tamtej pory 9 level. Zobaczcie, że dzisiaj większość osób, które wysyłały te zgłoszenia, to tak około 9-10 leveli od momentu wysłania wbiły, także to też ciekawe. No i mamy, tak jak mówię, serwer 15 międzynarodowy, styl gry free to play i dodatkowe informacje. Kopalnia złota klejnotów 58 poziom, top 1 w podziemiach, 12-11 pupili końcowych na 200 poziomie, klasera nie chce mi się wbijać, strefa światła ukończona jakieś 2 tygodnie temu, konto często grywane, miałem przerwę w gierce jakiś rok i to tyle w sumie, pozdro. Pozdrawiam również. No i co, jeżeli chodzi o kopalnię złota i klejnotów, to na pewno kilka poziomów od tamtej pory wpadło. No i dobrze, co my tutaj mamy? Klaser przede wszystkim, to co się rzuca w oczy, zdecydowanie tutaj kilka ładnych procentów mógłbyś jeszcze docisnąć, ale sam napisałeś, że nie chce ci się tego wbijać, także nie będę się tutaj jakoś bardzo rozwodził. Dobrze, lecimy do opisu może najpierw, zobaczmy. Start 11 luty 2017, pierwszy level, no i po roku 317 level. Zobaczcie, jak ta gierka kiedyś wyglądała. Teraz 317 level na grzybkach można wbić po jakimś miesiącu. Free to play to też nie zajmuje jakoś giga długo. No a wtedy równy rok gry zajęło mu wbicie 317 levela. No i tak, po dwóch latach mamy 364, po trzech 394, po czterech 439, po pięciu 483, no i po sześciu latach gry 11 lutego, czyli mniej więcej wtedy, co wysyłał zgłoszenie, miał poziom 522. Salka rycerska 20, 500 level 13 września 2022 rok, no i napisał, że gra tylko pod expa, co ciekawe. No właśnie, to skoro grasz tylko pod expa, no to te kilka procent w klaserze tym bardziej by ci pomogło szybciej ten level wbijać, no ale dobra, już się nie będę czepiał, lecimy. Styl gry free to play, więc wierzchowiec jak najbardziej w porządku. Na początku może itemki, widzimy, że gemiki około 1600, więc jak najbardziej spoko. Itemy tak poulepszane różnie, razy 10, razy 11, brońka razy 13, no ale wszystko mniej więcej równomiernie, więc tutaj się nie będę czepiał. No i statystyki, boczki masz po prawie 3200, więc tego już zupełnie nie ruszaj, nie dobijaj. Szczęścia 2500, tak samo nie ruszaj, nie dobijaj. No i mamy zręczności 23 tysiące. I tutaj wytrzymałości 14,5 tysiąca, więc chyba spoko, szczerze mówiąc chyba spoko, dlatego że mówię, ja nie wiem, jak tego zwiadowcę dokładnie w tym lejcie rozwijać, no ale tutaj mamy przewagę niecałych 10 tysięcy zręczności nad wytrzymałością. Wydaje mi się, że jak najbardziej git, wydaje mi się, że nie ma co tutaj bardziej poprawiać. No i co? I tyle, bardzo fajna postać, ciśnij sobie tutaj dalej, fajnie, że tak tutaj dokładnie wszystko opisujesz, że masz taki progres już od 6 lat, więc jak najbardziej w porządku. No tylko ten klaser ewentualnie do poprawy, ale to napisałeś, że ci się nie chce wbijać, więc spoko. No i tyle, generalnie tyle. Staty fajnie rozłożone, itemki fajnie tutaj ogarnięte. Wszystko w porządku, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 58 międzynarodowy, mamy Cfausta, który wysłał swoje zgłoszenie 16 lutego, no i miał wtedy 370 level, także wbił 92 levele od tamtego czasu. Styl gry eko, no i dodatkowe informacje dopisał klaw. Ok,
okej, więc tutaj również się za bardzo nie rozpisał co do swojej postaci. Jak widzimy w tym momencie 392 level Bardzik, serwer 58 międzynarodowy, więc ten, na którym my również gramy. No i co tutaj ciekawego? Postać w ogóle tak na pierwszy rzut oka wydaje się ogarnięta. Tu mamy start, wystartował równo ze startem serwera, wydał 8500 grzybów, więc faktycznie gra eko. No i tu jakieś informacje, twierdza 20, sala rycerska 20, kopalnia gemów i złota po 15, skarbiec 12, akademia 17, upgrade 11-20, to chodzi oczywiście o ulepszenia gildyjne, pupil gildyjny na poziomie 500, aura 22, runki E40, no i napisał, że, a tutaj to samo co w tym zgłoszeniu, napisał, że stopuje lochy od poziomu 369, czyli od 5 lutego 2023 roku, no i planuje stopować do około 460. Ok, więc mamy tutaj o wiele więcej informacji w tym opisie, aniżeli w swoim zgłoszeniu. No i co ciekawego, jeżeli chodzi o tą postać? 392 level, 96% klaserka. Jak na stopowanie lochów, wydaje mi się, że to jest ok. Zobaczmy w ogóle, ile my tutaj mamy. No właśnie, my mamy niecały 1% więcej. Też tutaj lochy stopujemy, więc klaserek jest jak najbardziej w porządku. No i ok, itemki widzę, że poulepszane około razy 10, razy 9. Wszystkie gemiki legendarne, więc tak jak to wyglądać powinno, że tak powiem. Boczki niecałe 2000, więc na twoim miejscu już bym boków nie dokładał. Szczęście 1700 tak samo już bym nie dokładał, to jest w ogóle dzisiaj klasyka na tym odcinku. No i mamy 6600 inteligencji i mamy 3500 HP, więc zostawiłeś sobie to HP, jak wbijeś 10 milionów, w sensie koszty statystyki 10 milionów. No i teraz idziesz w inteligencję, więc dokładnie tak samo jak zrobiłem ja, również tutaj dobiłem 10 milionów za to HP, mam w tym momencie 3600, no i teraz idę tylko i wyłącznie w inteligencję. Więc bardzo spoko postać, bardzo ogarnięta, podoba mi się, stopuje tutaj lochy, grasz sobie na spokojnie, nie wydajesz jakoś bardzo dużo grzybków, więc tak jak mówię, mi się podoba klaserek git, staty rozłożone fajnie, itemki fajne, jak najbardziej w porządku, ciśnij sobie tutaj dalej, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 55 międzynarodowy, mamy Miechola, 418 level druid, no i on wysłał swoje zgłoszenie 19 lutego, miał wtedy poziom postaci 400, także 18 leveli wbił od tamtej pory, no i napisał, że styl gry grzybiarz i dodatkowe informacje. Oprócz jeszcze itemków wielkanocnych mam wszystkie w klaserze. Lożki zastopowane mocno wcześniej, planuję kliknąć na 500 levelu, także dość późno. Wszystkie nowe itemki ulepszam na razy 10, więc jak podczas przedstawienia natrafisz na jakiś mniej ulepszony, to jest on po prostu stary. Staty planuję rozwijać 2 do 1, kopalnia zostawiona na poziomie 10, rozbudowuję skarbiec do poziomu 25 najpierw, a w podziemiu mam ulepszane ostatni raz trolle i po tym jeszcze całe gobliny. Aura 25, ok, więc bardzo tutaj szczegółowy opis dla odmiany. No i co my tutaj mamy? Serwer 55 międzynarodowy, więc ten sam, na którym mamy swojego wojownika. No i Miechol bardzo często zagląda na streamki i tak dalej, więc gra naprawdę mądrze. Gra naprawdę dość fajnie, dość z głową, że tak powiem. Tylko nie wiem, czy to stopowanie tak długie aż do poziomu 500 będzie na pewno ok. Wydaje mi się, że jakoś wcześniej poziom 470, 480 wyszłoby ci to lepiej, no ale to jest oczywiście twoja decyzja. No i co? Tutaj tak na dobrą sprawę nie mamy za bardzo co oceniać, dlatego że mówię, Miechol tutaj bardzo fajnie sobie gra, kojarzy jego postać, mamy kiedy wystartował, mamy kiedy wbił 100 level, 200, 300, 400, Elevator rekord, najlepszy ranking i tak dalej. No i jeżeli chodzi o klaserek, no to oczywiście stopuje lochy, więc klaserek jest jak najbardziej w porządku. Statystyki mamy tak, po 2195 siły i zręczności, czyli boczków, tak samo prawie szczęścia 2185, także oczywiście szczęścia i boczków już bym tutaj nie wrzucił. 11 tysięcy inteligencji, 5 tysięcy wytrzymałości. Tak jak napisał, staty planuje rozwijać 2 do 1. Nie wiem, jak to teraz się powinno na druidzie, szczerze mówiąc, rozwijać, ale 2 do 1 na pewno nie jest złe. Zawsze można potem to HP sobie podciągnąć i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobrze, jeżeli chodzi o itemki, to tak jak napisał, tutaj mamy generalnie razy 10, tylko brońkę ma razy 5, czyli wygląda na to, że brońka jest po prostu stara. No i co? Bardzo fajna postać, nie ma co tutaj się, że tak powiem,
jakoś tam, wiecie, czepiać, bo postać naprawdę prowadzona z głową, postać prowadzona tak, jak prowadzona być powinna. Pewnie tutaj jak brońkę sobie wymieni, to również ulepszy razy 10. No i wszystko jest jak najbardziej w porządku, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 35 międzynarodowy, mamy tutaj Doriana123, który swoje zgłoszenie wysłał 25 lutego. W tym momencie ma poziom 418, jest to paladyn, no a w momencie wysłania zgłoszenia miał poziom 404, więc widać, że tutaj faktycznie regularnie sobie gra. Tak jak powiedziałem, serwer W35, czyli międzynarodowy 35, styl gry free to play. No i dodatkowe informacje, siemanko, postać rozwijana powolnie i stabilnie z jedną dłuższą przerwą. Jednak jako, że była to moja pierwsza postać, to popełniłem kilka znaczących błędów. Kopalnia klejnota ulepszana od razu do 5 poziomu. No to akurat brzmi znajomo. I niedobijanie klasera. PS, pozdro od gildii. Pozdrawiam również całą gildię, pozdrawiam również ciebie. No i co mogę tutaj więcej dodać? Sprawdźmy sobie oczywiście tą postać przede wszystkim, bo w zgłoszeniu nic więcej nie mamy. No i tak, 418 level, 94,5% klaserka. Wydaje mi się, że klaser nie jest zły, w sensie nie wiem, czy tutaj jeszcze nie możesz czegoś dobić, jakichś chociaż kilku itemków, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej klaser jak na ten level nie jest zły, nie ma tragedii. No i dobrze, grasz tu tak jak wspomniałem paladynem, itemki poulepszane razy 10, razy 11, więc no wszystko można powiedzieć, że fajnie, wszystko równomiernie. Zobaczmy sobie jeszcze opis. Start 26 września 2019 roku. W ogóle nie pamiętam, kiedy ten serwer startował. Zobaczcie, że ja tutaj mam swojego wojownika, na którym tam na początku w ogóle chyba kanału grałem, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy ten serwer startował. Wydaje mi się, że jakoś w okolicach sierpnia, chyba jakoś lipiec-sierpień właśnie 2019 roku. No ale dobrze, to nieważne. Mamy kiedy wbijeś 200 poziom, mamy kiedy wbijeś 300. Miałeś przerwę ponad roczną, z tego co widzę. Wróciłeś do gierki, no i mamy 350 level 400, no i jeszcze tutaj szykujesz na poziom 500. Kopalnia gemów 26, kopalnia złota 26, no i ulepszenia 10 na 10, sala rycerska 20 i napisałeś, że grasz eko, czyli chyba, bo tutaj w zgłoszeniu było free to play, czyli chyba jednak zmieniłeś zdanie, że tak powiem, z gry free to play przeszedłeś sobie na gierkę eko. No ale dobrze, tak jak mówię, itemki w miarę w porządku, wszystko poulepszane równomiernie, same legendarne gemiki z tego co widzę, więc jest jak najbardziej git. Ten klaserek, może jeszcze coś tam możesz wycisnąć, ale nie jestem pewien. Tak czy inaczej wygląda dobrze. No i boczki masz po 1400, tutaj masz szczęścia 1700, 8500, prawie 8500 siły, no i 5600 HP. Ogólnie tak, w tym momencie jesteś jeszcze dość nisko w rankingu, z tego co widzę, więc ja na tym twoim paladynie szedłbym sobie po prostu 1 do 1, czyli dobił teraz na przykład 10 tysięcy siły i potem sobie poszedł do 10 tysięcy HP, jakoś tak to powoli rozwijał, bo i tak jeszcze nie masz ścisłej topki, pod którą się możesz budować, że tak powiem. No i co, boczków i szczęścia już bym na twoim miejscu nie dawał, są fajnie rozwinięte. No i chyba tyle, nie? Chyba ogólnie tyle, bardzo fajna postać prowadzona z głową, widać, na spokojnie sobie tutaj klikasz, ale nie ma jakichś tam większych odchyłów, że tak powiem, do których się mogę przyczepić, więc bardzo fajna postać, ciśnij sobie tutaj dalej, a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 36 Polski, mamy Berserka, prawie 412 level, Bietę, no i co on nam tutaj napisał? Swoje zgłoszenie wysłał 26 lutego, napisał, że wtedy miał 400 poziom, więc wbił prawie 12 leveli od tamtej pory, styl gry free to play i dodatkowe informacje, postać może nie jest rozegrana najlepiej, ale ciężko się rozstać, trochę przerw było, nie kupiłem ani jednego pakietu grzybów, ale może zakupię, żeby zrobić klaser w całości. Dziennie robię jeden pasek awki, zakończone wieża i portal do piekieł. Kopalnia na poziomie 30, ale chyba trochę większa powinna być. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o kopalnię, no to nie ma jako takiej zasady, którą powinieneś mieć na danym levelu, co niektórzy skipują już na poziomie 350, mają setną na przykład, tak jak na EU1 teraz, więc jako takiej zasady nie ma, po prostu sobie powoli tą kopalnię rozbijaj na spokojnie. Jeżeli chodzi o grzybki, bo napisałeś, że chcesz tutaj zakupić, żeby zrobić cały klaser. Nie rozumiem do końca, o co z tym chodzi. Zgaduję, że po prostu chcesz te grzyby wydać na atakowanie ludzi, żeby ten klaser sobie podbijać, no ale to nie ma najmniejszego sensu. Jak już będziesz te grzyby kupował, to lepiej je sobie zostawić, zrobić trzy paski na gryfosmoków, jakieś większe eventy i tak dalej, a po prostu te osoby, które
chciałeś, że tak powiem, atakować właśnie do tego klasera za grzyby, no to dodać sobie na przykład do znajomych i atakować co 10 minut. Na pewno wyjdzie Ci to o wiele lepiej, nie ma co na to grzybków marnować. No i dobrze, sprawdźmy, jak ta Twoja postać wygląda. Mamy tutaj 96% klaserka, więc jak na ten level to uważam, że klaserek jest git. Grasz sobie oczywiście free to play. Sprawdźmy jeszcze opis. Start 1 marca 2019, to chyba wtedy startował ten serwer w ogóle, jak dobrze pamiętam. Przerwy by, bo mi się nie chciało, free to play, lecimy po 500 level, ok, więc opis dość krótki, ale treściwy. No i co my tutaj mamy? Itemki, z tego co widzę, poulepszane razy 8, więc wszystko fajnie, wszystko równomiernie. Wymień sobie oczywiście jeszcze ten czarny gemik na legendarny, jak Ci jakiś poleci. No i jeżeli chodzi o statystyki, to mamy tak: boczki po 1500, szczęścia 1800, tego już bym nie dorzucał, 5800 prawie siły, no i 4000 wytrzymałości. Jako że grasz berserkiem, berserk, który jeszcze w tym momencie nie dostał na szczęście żadnych zmian, no to ja bym Ci tutaj polecał o wiele bardziej odbić tą siłą od wytrzymałości. Jak ja grałem na swoim berserku, to leciałem 3 razy więcej siły właśnie od tego HP, czyli w Twoim przypadku, jak Ty masz HP na poziomie 4000, no to tą siłę nawet na jakimś poziomie 12000 bym trzymał i coś takiego sobie na początek rozwijał. Tutaj dopiero powoli, że tak powiem, do tej topki dążysz, powolutku sobie wbijasz ten ranking, więc zawsze potem w przyszłości będzie można tego HP sobie nadrobić, no a w tym momencie, tak jak mówię, jakoś 3 razy więcej siły od HP powinno być ok, no ale tak generalnie postać spoko rozwinięta, klaserek masz fajnie też rozwinięty, nie ma tutaj do czego się przyczepić, itemki tak samo, więc wszystko jest ogólnie w porządku, wszystko w porządku, a my możemy lecieć do ostatniej postaci. Kolejna i zarazem ostatnia postać w dzisiejszym odcinku, już 10, mamy zwiadowcę po raz kolejny Vastrai, poziom 404. No i co on nam tutaj ciekawego w swoim zgłoszeniu napisał? Gdy się zgłaszał, to było w ogóle 1 marca, miał poziom 392, styl gry free to play, serwer, tak jak powiedziałem, trzeci międzynarodowy i dodatkowe informacje, konto zupełnie free to play, zero pieniędzy wydanych na grzyby, wszystko zbierane na jakieś większe eventy, na przykład legendarny loch. W tej chwili zbierane grzyby na Wielkanoc, legendarny loch, konto założone w 2015 roku na studiach, miałem przerwę 7 lat, w 2016 roku nabiłem 340 level i od października 2022 roku znów zacząłem grać. Brakuje jednego pupila do 100 sztuk, portal 50 ogień, czyli tego pupila z ognia rozumiem, na menedżerze areny 5 nonilionów, powoli się robi, toaleta na złoto tylko, lożki klikane co godzinę, po takiej przerwie nie powinienem grać, bo jestem daleko w tyle za innymi, ale gram dla przyjemności swojej, lubię zwiadowcę, rozwijam twierdzę oraz podziemie. Kopalnia gemów 20 poziom, pupile po takim czasie w opłakanym stanie, dopiero dobijam legendarne pupile na 200 level, ale mi to nie przeszkadza. Powoli do przodu sukcesywnie nabijam level dla nich. Okej, okay, bardzo tak dziwnie to wszystko rozpisałeś, nie wiedziałem kiedy się zatrzymać tam za bardzo, no są jakieś przecinki, ale tak dziwnie. Tak czy inaczej myślę, że wszystko zrozumieliśmy, co tutaj miałeś do przekazania. No i co ja Ci mogę powiedzieć? Przede wszystkim, jeżeli zbierasz grzyby, to ja te grzyby na Twoim miejscu wydawałbym nie na legendarny loch, bo to jest dość mocna strata grzybów. Ewentualnie jak tam będziesz robił sobie przejście free to play, potem na przykład zaczniesz kolejne i Ci będzie bardzo malutko brakować, a będzie się legendarny loch zamykał, żeby zdobyć ten kolejny legendarny item, no to wtedy jakieś tam grzybki możesz na to wydać. Ale generalnie grzyby, które sobie zbierasz i odkładasz, najlepiej wydawać po prostu na trzy paski, jakieś fajniejsze eventy, na ewentualnie Gryfo Smoka. Ja nagrywałem taki film Strategie dla graczy free to play, tam mniej więcej opisywałem, jak te grzyby się powinno zużywać właśnie, które zbierasz, więc jednak na ten legendarny lock za bardzo bym tutaj no nie wydawał, generalnie za bardzo tych grzybów bym nie przeznaczał na legendarny loszek, w ogóle na Wielkanoc to już minęło, więc niestety już pewnie te grzyby wydałeś, no ale to tylko i wyłącznie taka moja sugestia. Ogólnie z tego co widzę, grasz sobie for fun i dla siebie, więc to jest jak najbardziej w porządku, nie gonisz tutaj za topką, także generalnie git z tego co widzę z tego opisu. No i dobrze, co mamy teraz, w ogóle który ty miałeś level? 392, tak dokładnie, czyli wbiłeś 12 leveli od tamtej pory z tego co widzę, przez te no 2 miesiące powiedzmy, 2,5 miesiąca prawie. No i okej, okay, co my tutaj mamy? 404 level, 98% klaserka, więc klaserek jest jak najbardziej w porządku jak na Twój poziom.
Grasz sobie tutaj zwiadowcą. Mamy itemki poulepszane razy 8, razy 9, więc wszystko fajnie, równomiernie. Same legendarne gemy, więc to też jest jak najbardziej git. No i dobra, mamy tutaj również opis. Co tutaj ciekawego? Pupile wszystkie, czyli już złapałeś tego ostatniego z ognia. Karszma skończona, klaser tylko potwory, więc dobra. Klaser też mamy z głowy, że tak powiem. Tornado 678, kopalnia 21. No właśnie, bo te budynki, które tam opisałeś, no to to było jakiś czas temu, więc pewnie się już zwiększyło. Kopalnia złota, z tego co rozumiem, na poziomie 13. Portal skończony, pupil gildyjny 420. Arena 10 decilion, nordyccy bogowie ukończone, no i karuzela 3x21, okej, więc tak to się w tym momencie u Ciebie na koncie prezentuje. No i zobaczmy, boczki masz po 2000, więc już bym oczywiście nie dawał więcej, szczęścia 2200, tak samo już bym więcej nie dawał, no i masz 5700 zręczności i 3300 HP. Ogólnie tak, HP bym dobił, bo raczej jeszcze nie kosztuje na tym etapie u Ciebie 10 milionów, więc HP dobiłbym do jakichś 3500, żeby już to 10 milionów za statystykę było, no i potem sobie jakiś tam czas leciał w tą zręczność. Mówię, nie wiem jak rozwijać tego zwiadowcę w takiej późniejszej fazie gry. No ale wydaje mi się, że jakieś tam delikatne chociaż odbicie tej zręczności od HP powinno być. No ale co, postać ogólnie spoko, klaserek dociśnięty, wszystko ładnie, komplet potek, statystyki tak samo fajnie rozwinięte, nie ma za bardzo do czego się przyczepić, więc w porządku, bardzo w porządku, ciśnij sobie dalej, nie ma co się patrzeć na topkę, graj sobie dla samego siebie i powolutku ta postać ci się będzie rozwijała. No i co, tyle w dzisiejszym odcinku, ja Wam ślicznie dziękuję, mam nadzieję, że się podobało, pisz w komentarzach, która postać dzisiaj pokazanych Wam się najbardziej spodobała, chętnie sobie poczytam. Osoby, które dzisiaj były przedstawione, mogą oczywiście również w komentarzu się tam odnieść, czy coś tam chciałyby dodać, czy coś takiego, chętnie sobie również poczytam. No i kolejne przedstawienie postaci pewnie za jakiś miesiąc, półtorej, zobaczymy jak to wyjdzie. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, subskrypcję z dzwonem zostawcie, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę, pamiętajcie zostawić, no i dzięki raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!